Co się, Bartku, dzieje? Wiesz, co to jest za chwila? Chwila rozpoczęcia vloga? Chwila, ale rozpoczniemy go dzisiaj tak, patrz na to. Janusz, co to jest? Zaczynamy vloga! Wiadomo, zabawa! Słuchajcie, kochani, jest w ogóle straszna zagwozdka u nas w teamie. A więc tak, ja i Janusz i reszta osób uważają, że wiatraki, te, które duże wiatraki, takie co stoją, wytwarzają energię, to wiatr kręci te wiatraki. Wiatr obraca te wiatraki i to wytwarza energię. A Szczęku, zaraz powiesz swoją opinię? Szczęku ogólnie już wie, że nie ma racji i jest strasznie agresywny się zrobił i nie chce po prostu przyznać mi racji, ale on uważa, że te wiatraki wcale nie kręcą się przez wiatr, tylko one się kręcą jakoś elektrycznie i to wytwarza wiatr, ale to jest w ogóle nieprawda. Janku, jak działa wiatrak? Jak działa wiatrak? Oczywiście, że działa tak, że wieje wiatr, on się kręci, jest energia, jest fajnie. Szczęku, jak działa wiatrak? Zaraz wytłumaczę, poczekaj. Jakby, to jest tak, słuchajcie, że widzowie, ja szanuję jego dwa teorię. Dwa pytania mam, jedno. Które to będą takie jakby moje tezy, które wskazują na to, że chłopaki mają, nie mają racji. Rozmawiajmy. Jest tym, na przykład stado takich wiatraków. Tak. Czyli jakby cała elektrownia wiatrowa i jest ich 20. Tak. I na przykład jak jest wiatr, tak, to się tak kręcą, prawda? Tak, tak jak mówisz. Tak. Bo na przykład włączają turbiny silnikowe, ojej, które kręcą wiatrakami i wszystkie z tych wiatraków pochłaniają energię, którą generuje wiatr. Bo tak to też działa. Ale ta teza nie miałaby sensu, tak jak mówi, że wiatr napędza te turbiny, skoro byłoby 10 wiatrów, które działają, a 10, które na przykład się w ogóle nie kręci. Ale tak nie jest. Ale nie. Nagraj. Tak. Dobry. Dawaj ty, ja potem na ten. Tak. O! O! Dawaj na lawę, gruby, dawaj na lawę. Na lawetę. I tytuł odcinka, gruby na lawecie. Scholowali grubego. Co uważacie o tych wiatrakach? W ogóle piszcie w komentarzu, bo jakby... No ja uważam, że po prostu wiatr je napędza, ale jak jest inaczej, mogę się mylić, nie jestem wszechwiedzący. Okej. Okay. Coś jest nie tak? Te kamery już w ogóle... Nagrywam tą kamerą 3 lata, trzeba kupić nowej. Bartku, widzowie chcą, żebyś przyznał moją teorię. Nie, ale ładne, ładnie to wygląda w tej kamerze. Podtrzymaj mi kamerę. Maciek, zacznijmy wypipywać przekleństwa. Czy ta auto nie wygląda zajebiście? Czy ona nie wygląda zajebiście? To jest, kurde, gruby akurat. Dobra, dojechaliśmy właśnie do skateparku w Suszu. Medical Susz. Jesteśmy tutaj drugi raz. Co? Drugi raz. Byliśmy trzeci, tak. Rok temu też tutaj byliśmy. Wtedy akurat padało, więc teraz nie pada, więc sobie też więcej pojeździmy. Alek, przedstaw się. Cześć, jestem Alek. Mamy Kagracka. Cześć. I El Zięba. Zięba. Która gadała tyle przez całą drogę, że nie dało się jej uspokoić. Prawda? Masakra. A zaraz, kochani, wjeżdża seria typowa dla moich vlogów, czyli absurdy skateparkowe. Tomek, jaką masz ładną koszulkę? Ogólnie mamy nowe koszulki teamowe, pierwszy raz w niej jestem, Scooty w team i na plecach, co tam pisze? Co tam jest napisane? Tomasz Urowski, Scooty w team. A jak? No, witam państwa bardzo serdecznie. Cześć. Będziemy na vlogu? A jak? Ja będę na vlogu. Widzę pierwszy absurd. Zaprezentuj, Tadek, jakieś sztuczkę. Ci o ten idealnie wyprofilowany kłoter? No, ten dalej, idealnie wyprofilowany kłoter. No to jest pierwszy absurd, no jest źle z tym, tutaj jest taka blaszka. Ja myślę, że ta rura jest kolejnym absurdem. To jest kolejny absurd, na pewno. To jest taki kłoter, ale jest połączony z bękiem. Dobra, przejdźmy do kolejnego. O, już widzę kolejny absurd. Oj, nie da się jednak podjechać. Stary, po drugiej strony. Chyba, że chcesz zjechać na przykład, tego to też używasz, źle używasz. Tak. Tylko, że się zjeżdżasz. To na tyle z dzisiejszych absurdów. Kiedy coś znajdę, dam znać. Maćku, teraz czas na klipy i naprawdę tylko klipy. Zero gadania. Przejdźmy do działania. Be a missus, I've been so ahead, I don't think y'all really get it. They've been taking L's, they can't see how I've been winning.
A tu akurat jest 1,50 m. Może być, ale szczerze myślisz, że to jest dobry pomysł? Nie. Szczerze ja też. Argentyński poślad. Niezły, niezły. Tomeczek. Tomek. Co się stało? No rzucił mnie hulajnogą. Tomek, co się stało? No rzucił mnie hulajnogą ten wariat. Co cię rzucił? Dobra, ja idę się nim co zająć. Co zrobiłeś tam kolik? Więc, jak możecie zobaczyć, z tej strony bowl wybija bardziej do przodu, a tutaj do góry. Ja, skacząc, wybiłem się za bardzo do góry i nie do przodu. I wylądowałem o tak, hulajnogę wybiłem o tam. Spróbuję nie powtórzyć, ale pokazać jak to daleko wybijam, znaczy wysoko. Ale nie uszkodź mnie, proszę. O! Tutaj się wybiłem wyżej. Puenta jest taka, żeby nie skakać z bowla. Przyjedźcie na Awe Park na Reziboxa. O kurde! Noga ci upadła! Yo. Naluź. A, żartowałem, że... Co się dzieje w tym momencie? Aktualnie zaczynamy kontest dla grupy zaawansowanej w bowlu i wyróżnimy najlepsze osoby, najlepsze triki i może dostaną jakąś koszuleczkę, papiery. Tak jest, triki są różnorodne z tego bowla, więc wydaje mi się, że polecą naprawdę, naprawdę fajne triczki. Bowl fajnie wybija, można dużo różnych fajnych sztuczek sprawdzić. I co fajne w tym bowlu, nie wiem czy mówiłem, ale on jest... Może zobaczycie, z tego tutaj jest taki bardziej bękowy, a tutaj jest taki bardziej pionowy, a tam nie wiem, bo tam nie skakałem akurat. Też fajnie, bo można sobie właśnie, no, se można, kurde, tak jechać i sobie wybierać, gdzie wolisz, kurcze pieczone. Yo! I flipek, ja myślę, że Kotkowski będzie dumny z niego. Dziękuję, pozdrawiam. Piąteczka, pokaż jeszcze jaki papier gościu. O, najlepsze logo, najlepsze logo. Ator! Yeah! Mam S-kę, ale S-ka bliska jest nawet większa. Proszę bardzo. Jona. Skończył się kontest grupy zaawansowanej na bowlu. Patrz teraz. I tym pięknym fingerkiem zaczynamy kontest dla początkujących. Kiklesikiem, to nie? Początkujący. Ale zaczynamy, grupa troszeczkę słabsza, ale też tutaj lecą fajne triczki. Full whipek, rotorek, bardzo kozacko. To jakieś... Nie wiem skąd się wzięła ta koleżanka. Nie wiem skąd się wzięła, ale pomijając ją, to zaczynamy kontest, proszę zobaczyć. Czysto. Yo! Eleganckie dwa łipki. Oj, tylko mnie zabij tutaj. Co, uda się jeździć, co nie ma czuć? Elegancko, piękny hill rewind. O kurde, szczęku będzie dumny. Yo, piona. Yo. Yo. O, za fingera dostajesz taki ładny grip tape skuti. Pokaż, pokaż. Fajny, ładny, klasyczny. Piona, brawo. Teraz. Na drugie miejsce. W naszym bez triku, na murku, bęku i rurce. O koszulkę. Koszulkę dostaję za drugie miejsce. Kolega tutaj. Od fingerka, bardzo ładny fingerek. A za pierwsze miejsce pewnie, jak się wszyscy domyślacie, wygrywa kolega od Briflipa, od Hill Rewinda, od Kiklesa. Jak masz na imię? Marceli, proszę, dziękuję. Brawa. Wielkie brawa, naprawdę. Wyjaśnił mi się wydaje tutaj ten kontest. Gratuluję wszystkim.
możecie ich się rozjeździć. Brawo! Wielkie brawa! Ty mordo, ale prawie widzów zostawiłeś na skateparku. Uważaj na mój palec. Nawet się nie dotknąłem. A właśnie ty jesteś taki, że mógłbyś przy najmniejszym ruchu mi uderzyć w ten palec, a potem powiedzieć... Ale właśnie nie dotknąłem. Ale to znowu uważaj, proszę cię. Ale nie dotknąłem, tak? Zamkniesz buzię w końcu? Ja już mam dość. Maciek, rzuć to elo. Gdzie tak jedziesz? Do kaplicy od razu. Pani, idę najpierw do szpitala, ale coś czuję, że tu czeka mnie kaplica. Dobra, możesz pokazać widzom, co tu się dzieje. No szczerze, nie widać po mnie tego, bo już szczerze jestem zmęczony, ale powiem wam coś. Dawno mnie tak nic nie bolało, ale nie widać po mnie, bo już nawet nie wiem, co mam robić. Pewnie znacie ten poziom bólu, że już tak was na... że nie wiem, co mam robić. Powodzenia. Ej, yo, widzowie, dobra, wróciłem ze szpitala, siedziałem tam... z 2 godziny. No, z 2 dobre godziny na pewno. No, na szczęście jest tylko ten krwiak i jakby sytuacja wyglądała tak, że zrobili mi prześwietlenie, no i idę tam potem i oni mówią tak, no dobra, to jeden mówi do drugiego, no to przyszykuj wiertło. Ja mówię, że czekaj, zaraz, że jak co będziemy wiercić, nie? On mówi, że no dziurę w paznokciu i będziemy wywiercać. Ja powiedziałem, że nie, to że ja dziękuję, że w ogóle, że innym razem to zrobimy, jak przyjdę, że ja tak wolę zostać. No na... strasznie mnie widzowie, no ból potężny, no ale miałem do wyboru trochę bólu dzisiaj, czy tam przez jakiś czas jeszcze, albo wiercenie dziury w paznokciu. A ja wychodzę teraz na takie... Dajcie znać, co byście, co byście wybrali, czy wiercenie dziury w paznokciu, czy ból. Nie no, trochę wychodzę na takiego bojdutka, ale ogólnie na dziurę w paznokciu, bo tak się robi w ogóle. Ja, no ja też bym raczej nie dał sobie zrobić. Nie, no nie. Aha, i tym bardzo pozytywnym akcentem chciałem zakończyć dzisiejszy film. Bardzo wam dziękuję. Ogólnie dużo materiału dzisiaj nie wyszło z mojej ręki, bo tylko jak weszliśmy na skatepark, to Bartek Lis mi rzucił na mnie hulajnogę. Ktoś to powiedział w ogóle? Wiecie, jak to się stało? Przyjedźcie na Awe Park na Reziboxa. Bartek Lis zrobił trik i rzucił hulajnogę mi w palec. Nie dawajcie łapek w gół... Co to jest? Nie dawajcie łapek w dół dla Bartka Lisa, tylko piszcie w komentarzu, że źle zrobił. Co to dzwoni? Co to jest? To jest twój dzwonek? Nie, to jest mój budzik. Widzowie, ten budzik oznacza... Wow. Ten budzik oznacza, że mam przypomnienie, żeby wstawić nowego posta z tripu na Instagrama Scooty, więc gdy ten film się już pojawi, to wbijajcie na Instagrama i zostawiajcie tam serduszko, ponieważ widzicie, że już mam alarm i wstawiam post. Elo widzowie,